Dzień dobry, panie profesorze. Proszę powiedzieć, jaki był cel tego spotkania dzisiejszego? Zapomniałem, żebyśmy popatrzyli na to, co możemy zrobić, bo nasz potencjał jest o wiele większy niż nam się wydaje. Co pan proponował słuchaczom? Proponowałem, po pierwsze, odzyskajmy nasze dzieci i wnuki dla Polski. Znajdźmy sposób rozmowy o Polsce z naszymi dziećmi i wnukami. Po drugie, nauczmy się rozmawiać o Polsce z tymi, którzy nigdy nie głosowali albo głosują na Platformę, SLD czy PSL. Bo to jest sposób naszego oddziaływania na myślenie naszych rodaków i wzmacniania polskości. Przeciętna wieku uczestników tego spotkania nie była zbyt niska. Dlaczego? No, ona jest wysoka, bo najwyraźniej ktoś porwał nam młode pokolenie, ktoś okrada nas, naszych dzieci i wnuków, przy naszej bierności. Jakie pan ma recepty dla młodego pokolenia? Czym by pan chciał zachęcić, żeby uczestniczyli w takich spotkaniach? Wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby poznać moje recepty, mój sposób myślenia, zachęcam do lektury książki Pociąg do Polski, Polska do pociągu, którą można zamówić na portalu internetowym, w księgarni internetowej multibook.pl. Tak pan troszeczkę widział Bolesławie. Spodoba się panu to miasto? Prawie nic nie zobaczyłem, chociaż jestem tu pierwszy raz. Przyjadę drugi raz, jak nie będzie padało. Dobrze, dziękuję bardzo.